Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak. Witam w kolejnym odcinku magazynu z Zakółka. Pogoda nas nie rozpieszcza, praktycznie od tygodnia dzień w dzień pada i może się okazać, że zachowanie naszego pojazdu odbiega od tego, do czego się przyzwyczailiśmy podczas letnich chociażby wyjazdów. Przyczyn tego może być kilka. Najczęściej jest to stan naszego ogumienia. Zatem na co zwrócić uwagę przy oględzinach opon naszego pojazdu? Na to pytanie zapytam eksperta. Dzień dobry Państwu, Wymirze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Zatem na co zwrócić uwagę przy jeździe na mokrej nawierzchni? No przy mokrej nawierzchni oczywiście najważniejsza jest w tym momencie głębokość bieżnika. To jest najważniejsza rzecz przy tak dużych ilościach wody. Dodajmy do tego jeszcze, że na naszych drogach mamy koloiny, więc nawet przy niewielkim deszczu w tej koloinie tam te lustro wody jest dość spore. Ja jeszcze, przepraszam, przerwę, wspomnę, przypomnijmy widzom, dopuszczalna głębokość bieżnika w naszym kraju to jest? 1,6 mm, to już opona kwalifikuje się do wymiany bezapelacyjnie. Oczywiście mamy klientów, którzy dużo wcześniej zmieniają, patrząc na własne bezpieczeństwo, czy wożąc dzieci, po prostu zwracają na to uwagę i dużo wcześniej zdejmują opony już podjeżdżone, właśnie w szczególności przed tymi jesiennymi opadami deszczu, po prostu dbając o bezpieczeństwo, wymieniają te oponki. Mamy, opony różnie się zużywają, prawda? Najczęściej pojazdy, no w większości można powiedzieć, że są przednio-napędowe, te przednie opony szybciej się zużywają. Czy jakoś konfigurować te opony? Lepsze na przód, lepsze na tył? Tak, no możemy pilnować tego i panować nad tym, żeby zużycie opon było jednakowe we wszystkich, czy to w osi napędowej, czy to w osi wleczonej. Należałoby wtedy ewentualnie w ciągu lata przynajmniej raz podjechać do serwisu, który ewentualnie by zweryfikował to, czy należy już zamienić przód na tył, tył na przód, czy ewentualnie pozostawić. To oczywiście to wszystko polega na tym, jak dużo jeździmy, jakie duże przebiegi w ciągu lata jesteśmy w stanie wyjeździć. Jeśli widzimy, że bieżnik się skraca przy przednim napędzie na przedniej osi, jeśli jest nieduża różnica, możemy w tym momencie wyważyć te kółka i zamienić miejscami z tylnej osi na przednią, z przedniej na tylną. Natomiast jeśli zbyt późno zareagowaliśmy i na tej przedniej osi mamy już podjeżdżone oponki i tutaj w tym momencie musielibyśmy pozostawić w tej konfiguracji, czyli na przedniej osi słabszy bieżnik, na tylnej osi głębszy. Dlaczego? Dlatego, że z przodu oczywiście mamy dociążony samochód, bo w większości samochodów z przodu jest silnik. Jeśli przednie napędy mamy, czyli skrzynia biegów płośki, to to również dociąża auto i wtedy na niższym bieżniku samochód będzie sterowny, a z tyłu musi pozostać wyższy bieżnik, dlatego że tył jest leciutki i on dopiero musi śladować za nami, tam gdzie kierownicę kręcimy, tam ten tył musi za nami pojechać również, więc to będzie najbezpieczniejsze rozwiązanie. Pana zdaniem, czy to 1,6 mm na mokrej nawierzchni wystarczy? No oczywiście, noga z gazu przede wszystkim, jest to troszeczkę za mało na deszcz. Oczywiście, jeśli mamy suchą jesień, to dojeździmy do jesieni, do tej wymiany z opon zimowych na letnie, z letnich na zimowe oczywiście wystarczy. Natomiast jeśli są opady deszczu, tak jak wspomniałem wcześniej, nawet nieduże, należałoby już o tym pomyśleć. Czy wcześniej przejść na zimówkę, czy ewentualnie zakupić jednak komplet opon. Panie Sławomirze, po czym poznać, że nasz pojazd już traci kontakt z nawierzchnią właśnie na wodzie? No to wystarczy jakąś tam odpowiednią szybkością jadąc, a i w pewnym momencie widzimy, że obrotomierz maksymalnie idzie w górę, silnik zaczyna wyć, nie wiadomo co się stało. To świadczy o tym, że koło jest już nieprzyczepne z asfaltem, tylko samo wodę jakby wiruje w wodzie. Jest to jest taki papierek lakmusowy, że noga z gazu i żeby samochód osadzić z powrotem, żeby on dociążył się i żeby miał przyczepę z asfaltem. Chodzi też o to, że
jeśli coś takiego widzimy, no to wiadomo sprawa, że noga z gazu, że wolniej jedziemy. Nawet na nowych oponach tego typu sytuacje mogą się zdarzyć, bo opona ma pewne ograniczenia do wypompowania wody, więc tutaj nadmierna szybkość powoduje to, że super, jedziemy na wprost, nie wiemy, ale my nie jedziemy, my płyniemy już tym samochodem, więc ruch kierownicą nic nam nie zmieni, on nadal będzie jechał na wprost, czyli tutaj jest takie ostrzeżenie przy tych deszczach, które w tej chwili padają, że naprawdę noga z gazu, czy to młodzi kierowcy, czy doświadczeni, wiemy o tym, że to trzeba dużo wolniej jechać w tym momencie. Samochód jest po prostu w powietrzu i doświadczamy tego zjawiska aquaplaningu właśnie, kiedy opona nie jest już w stanie odprowadzić tej ilości wody, na którą najechaliśmy. No i to też dla nas nauka, z jaką prędkością maksymalną na danych oponach naszych możemy się poruszać. Tak, i to nie znaczy wtedy, że zgodnie z przepisami, zgodnie z określoną szybkością jechałem. Tutaj zdrowego rozsądku żadne znaki nam nie zamienią na zdrowie. Czy ciśnienie w oponach ma wpływ na prowadzenie samochodu na mokrej nawierzchni? Tak, to dzisiaj mieliśmy nawet przykład, że klient, który jechał na małym ciśnieniu, złapał kapcia po prostu i powolutku mu uchodziło te powietrze z koła. Już czuł, że ten samochód przy dohamowaniu zaczyna ściągać, myszkować po drodze, więc przy jednym tylko kole, a jakie są niespodzianki, więc oczywiście ciśnienie jest bardzo ważną rzeczą i należałoby to sprawdzić również. Tak. Czyli po prostu, jeżeli jeździmy po mokrym, pada mocny deszcz, wiadomo, noga z gazu, wszystko z głową, prawda? Tak jest. W tym momencie jest najbardziej, najważniejszą rzeczą jest opona w tym momencie, bo tylko ona jak gdyby powoduje to, czy samochód jest posłuszny, czy nie. Także o to chodzi. Tak jak Państwo słyszeli, stan naszych opon ma decydujący wpływ na nasze bezpieczeństwo podczas jazdy. I po suchym, i po mokrym oczywiście. A skutki niedopilnowania tego zobaczą Państwo na filmach. Zapraszam. Tak jak Państwo słyszeli od eksperta, zdrowy rozsądek nie zastąpi nam nawet nowych opon. Także jeździmy bezpiecznie i zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnego magazynu już za tydzień. Do zobaczenia.